Dzisiaj opowiemy, jakie mikroelementy potrzebuje burak cukrowy oraz jakie one mają wpływ przede wszystkim na plon. I sprzedamy kilka trików, więc oglądajcie do końca. Zapraszamy! Nawożenie buraka jest głównym czynnikiem plonotwórczym w tej uprawie, no, na którego mamy wpływ. Dokładnie, dlatego warto zwrócić uwagę i stosować nawożenie mikroelementami. Kamil, na jakich stanowiskach wysiewamy buraka cukrowego? Buraki cukrowe uprawiane są zazwyczaj na stanowiskach z uregulowanym pH, czyli takim między 6 a 7. No właśnie, i tu tkwi problem. Dlaczego? Bo jest taka zasada, że im wyższe pH gleby, tym przystępność mikroelementów nam spada. Wyjątkiem jest molibden. Jeżeli chodzi o sytuację gleb w Polsce, to całkiem niezła jest zasobność w mangan. Problem jest taki, że żeby on był dostępny dla rośliny, to pH gleby powinno być na poziomie 6 do 6, powyżej już jest problem. A jak wygląda sytuacja z borem? Z borem jest wręcz odwrotnie, czyli zasobności są niskie, a wręcz bardzo niskie. I doskonałym potwierdzeniem są próby EUF, które nasi rolnicy przed każdym zasiewem wykonują. W nich określamy m.in. bor, zasobność gleby w bor, a także azot, fosfor, potas, wapń oraz próchnicę, co też jest bardzo ważne dla buraka. Jak bor wpływa na plon buraka cukrowego? Nasz dział doświadczeń od kilku, a w zasadzie kilkunastu lat prowadzi badania w tym temacie i jasno z nich wynika, że zastosowanie dolistnie 2 kg boru w sezonie wegetacyjnym w 2-3 zabiegach pozwala zwiększyć plon korzeni o około 5%, a jeśli mówimy już o biologicznym plonie cukru, nawet do około tony z hektara cukru więcej. Jeżeli chodzi o fizjologię roślin, to w przypadku tego mikroelementu, jakim jest bor, jeżeli go damy za mało, to może dojść do takiej choroby fizjologicznej, która się nazywa zgorze liści sercowych. Czyli liście najmłodsze, które wychodzą, zaczynają się deformować, są jaśniejszego koloru, może dojść też do uszkodzenia stożków wzrostu, no i wtedy nam się korzeń i burak nie rozwija. Jeżeli damy bor, ale będzie go za mało, to z kolei gdzieś w okolicach lipca, kiedy mamy już ładny korzeń buraka cukrowego, okazuje się, że może dojść do takiej choroby, która się nazywa sucha zmizna korzenia. Ja Wam pokażę, tutaj mam przygotowaną, w miarę przygotowaną imitację buraka cukrowego. Ja tutaj podejdę bliżej, zobaczcie. To jest akurat kalarepa, ale wygląda jak burak cukrowy, nawet kształt ma. Jeżeli ogłowimy buraka, tak, to się okazuje, że później mamy tutaj taką dziurę. I ta dziura tutaj to właśnie wynika z niedoboru boru. Jaki to ma wpływ na późniejszy rozwój buraka cukrowego? Takie niedobory, tak jak wspomniałaś, po pierwsze burak nie rośnie jak powinien, po drugie nie będzie nam magazynował cukru, czyli polaryzacja będzie niższa, a w skrajnych wypadkach będziemy mieli do czynienia z chorobami już samego korzenia, ze zgniliznami. A jakie jeszcze mikroelementy są ważne w buraku? Mówimy o borze, o którym wcześniej wspomnieliśmy. Mangan, cynk, miedź, która nie tylko jako składnik odżywczy, ale jako może być stosowana jako przeciwdziałanie chorobom grzybowym. Mhm. Mówimy o molibdenie, żelazie, także praktycznie cała gama jest nam potrzebna do uprawy buraka. Jeżeli chodzi o mikroelementy, to z pierwszym zabiegiem dolistnym wchodzimy zazwyczaj, kiedy mamy dwie pary liści właściwych, czyli cztery liście do sześciu. I w tym okresie bardzo często mamy też efekt fitotoksyczności po herbicydach. Jak to wtedy wygląda na buraku? Dokładnie. Mówimy o fitotoksycznościach, gdy buraki tracą wigor, tracą barwę, są żółte. Często liście są pozwijane. W szczególności jeśli chodzi o etofumesat, mówimy o takich kapustach na liściach. To jest charakterystyczna rzecz, z której liście się po prostu sklejają. Wtedy też warto stosować nie tylko mikroelementy, ale również inne środki. Co wtedy warto dać?
jeżeli mamy problem z rozwojem liści, a nam zależy w szczególności na samym początku, żeby ten burak szybko zbierał międzyrzędzia, to warto dawać produkty, które są oparte na fitohormonach, między innymi na giberelinach i na auksynach. Dodatkowo w okresie, kiedy robimy zabiegi herbicydowe, często są spadki temperatur. Też te trzecie zabiegi herbicydowe często przypadają na tak zwane zimne zośki i w takich okresach warto na stres poherbicydowy dać aminokwasy. Co roku mamy praktycznie suszę. Jak jest susza, to co się dzieje z burakiem? Jak jest susza, to buraki śpią. Tak mówimy potocznie, czyli liście więdną, rozkładają się na boki i praktycznie leżą plackiem. Nie jest to na wszystkich ziemiach, ale w większości rejonów możemy zaobserwować takie śpiące buraki. W przypadku buraka cukrowego niezwykle ważny jest sód. Sód powoduje, że jeżeli mamy dobre wysycenie, dobrze dokarmiliśmy buraki nie tylko potasem, ale też sodem, to ta transpiracja jest troszeczkę wolniejsza i dzięki temu burak zachowuje dłużej swój dobry wigor, nawet przy początkowych niedoborach boru. Warto też w okresie suszy wspomagać roślinę dolistnie wapniem, ale też takim pierwiastkiem, tak zwanym pierwiastkiem korzystnym, którym jest krzem. Tak jak mówisz, nasze badania, które prowadzimy właśnie z udziałem mikroelementów, prowadzimy na kilku, a w wieloleciu pewnie na kilkunastu różnych produktach, różnych firm. Nasze badania jednoznacznie potwierdzają, że zastosowanie wszystkich środków mikroelementowych powoduje wzrost plonu. Wiadomym jest, że jedne środki działają lepiej, drugie gorzej, ale niepodważalnym jest fakt, że wszystkie wpływają na wzrost plonu. Jeżeli chodzi o buraka cukrowego, to już od najwcześniejszych faz rozwojowych nalatuje nam mszyca, no i śmietka. I teraz to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli chodzi o mszycę, to ona jest przede wszystkim pod spodem liścia, a jeżeli chodzi o śmietkę, to gdzie larwy na ogół zaczynają bytować? Jeśli chodzi o śmietkę, widzimy na plantacjach liście, które są lekko białe i gdy spojrzymy pod słońce, możemy w zasadzie w środku liścia zobaczyć żerujące larwy. Dlatego tak ważne jest, żeby do zabiegów z mikroelementami bądź też z herbicydami dodawać insektycydy i do nich dodawać adiuwanty. Na przykład jeżeli chodzi o adiuwanty, jakie możemy dać, to dobrze dać silikony po to, żeby właśnie pod spód liścia ciecz robocza doszła, tak? Bo na ogół mszyce mamy pod spodem, ale też dobrze jest, jak te adiuwanty mają między innymi w sobie alkohol, bo one wtedy rozpuszczają tą warstwę wierzchnią, kutykulę, tak? Bo w epidermie będą larwy śmietki. Dzięki temu ta substancja czynna z insektycydu będzie lepiej działała i skutecznie zwalczała szkodniki. Dokładnie, Kasiu, my cały czas powtarzamy, od pierwszych zabiegów herbicydowych poprzez zabiegi insektycydowe, aż po zabiegi fungicydowe. Adiuwant dzisiaj to podstawa. Adiuwant to nie tylko skuteczność działania środku, ale także oszczędności, bo nie musimy wjechać dwa razy, po prostu środek zadziała już przy pierwszym zastosowaniu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak mikroelementy dokładnie wpływają na rozwój buraka cukrowego, to zapraszamy do zapoznania się z artykułem. Link do artykułu jest w opisie filmu. Zachęcamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dokładnie. Media społecznościowe, strony internetowe, tam wszystko, o czym mówimy, jest publikowane na bieżąco. Najświeższe dane, wyniki doświadczeń cukrowni to zawsze macie dostępne na naszych stronach. To dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.